Na raport zaprasza Seweryn Turczok. Witam i zapraszam na raport, w którym zobaczą Państwo najnowsze wiadomości z kraju oraz regionu, a wśród nich między innymi popisowe palenie gumy w Gliwicach, budowa drogi Pszczyna-Racibórz w dalszej realizacji, podsumowanie na drogach akcji Prędkość. O 37-letnim mężczyźnie z centralnej Polski zrobiło się głośno po tym, jak do sieci trafiło nagranie niebezpiecznego wyczynu, którego dokonał w Gliwicach. Popisowe palenie gumy skończyło się zniszczonym przystankiem autobusowym. Nawet 30 tysięcy złotych grzywnych może zapłacić 37-letni kierowca, który popisując się stworzył duże zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ja myślę, że na filmiku będzie widać dokładnie, co ten kierowca uczynił za tą kierownicą. To jest z punktu widzenia policji. My otrzymaliśmy zgłoszenie przed godziną 19, że na ulicy Kujawskiej doszło do jakiegoś groźnego zdarzenia, gdzie można powiedzieć zmieciono przystanek komunikacji miejskiej. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, stwierdzili, że rzeczywiście kierowca, 37-latek, mieszkaniec środkowej Polski, jadąc samochodem marki BMW na brytyjskich numerach, przewożąc pasażera nieletniego, no jak to mówi młodzież, palił gumę na tyle nieszczęśliwie, że stracił panowanie nad samochodem, uderzył w przystanek, na szczęście nikogo tam nie było. Policjanci zdecydowali, że rzeczywiście niebezpieczeństwo dla pasażera było duże, po prostu kierowca stworzył niebezpieczeństwo w ruchu drogowym, za co grożą solidne kary. Policjanci zatrzymali prawo jazdy polskie, brytyjskie i sprawę skierowali do sądu rejonowego w Gliwicach. Tutaj sąd oczywiście będzie decydował, na jak długo, czy zatrzymane zostanie to prawo jazdy, jakie będą kary. Niestety co chwilę trafiają do sieci przykłady, które udowadniają, że wielu kierowców wciąż próbuje popisywać się w nieprzystosowanych do tego lokalizacjach. No ja myślę, że takie apele to nie trafiają do tych, co powinny, bo większość kierowców wie, że ulica, miejsce publiczne, droga publiczna nie jest stosownym placem, na którym można robić tego typu pokazy. Po prostu stwarzamy zagrożenie dla życia, zdrowia innych. Natomiast no, te osoby, które mają takie tendencje do łamania prawa, pewnie będą to robić. Natomiast konsekwencje są tak finansowe oczywiście i to, że się traci prawo jazdy duże, że być może po tym komunikacie, artykule ktoś się zreflektuje, nie będzie takich rzeczy. Budowa drogi regionalnej Racibórz-Pszczyna wschodzi w kolejny etap realizacji. Chodzi o 4-kilometrowy odcinek na terenie Rybnika. Droga regionalna ma łączyć Racibórz z Pszczyną. Trasa przechodzi przez Rybnik, gdzie od 3 lat oddany jest już 10-kilometrowy odcinek tej trasy. Teraz rozpoczęły się prace związane z wyburzeniem budynków pod budowę kolejnego 4-kilometrowego fragmentu brakującej drogi na terenie Rybnika. Powoli zaczynamy już tą właściwą budowę ostatniego odcinka drogi Racibórz-Pszczyna. To jest ten odcinek od ulicy Wodzisławskiej do ulicy Sportowej w dzielnicy Niewiadom. W tej chwili trwają wyburzenia budynków, które tam jeszcze się znajdują na tej trasie. To są budynki, 9 budynków mieszkalnych, 14 budynków takich towarzyszących, gospodarczych, typu właśnie jakieś budynki gospodarcze czy garaże. Te wyburzenia potrwają do końca tego miesiąca. Miasto czeka również na pozwolenie od wojewódzkiego konserwatora zabytków, aby rozpocząć budowę. Który pozwoli na rozpoczęcie prac archeologicznych. I te prace archeologiczne to już będzie taki ten przysłowiowe wbicie pierwszej łopaty. Rozpoczną się tym samym prace ziemne i to już będzie ten właściwy początek budowy. Właściwa budowa powinna potrwać 18 miesięcy. 4-kilometrowy odcinek drogi zostanie wybudowany dzięki uzyskanym środkom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Polski Ład w łącznej kwocie 165 milionów złotych. Pierwsza część, czyli 10-kilometrowy odcinek drogi został wybudowany dzięki środkom unijnym, a jej koszt wyniósł ponad 475 milionów złotych, z czego 290 milionów złotych to środki unijne. Funkcjonariusze z Jastrzębskiej Drogówki podsumowali ostatnie działania akcji Prędkość, która pokazała, że spora część kierowców nadal nie przestrzega przepisów drogowych. Akcja miała przypomnieć o dostosowaniu się do ograniczeń prędkości na konkretnych odcinkach drogi oraz chwytać piratów drogowych, stwarzających niebezpieczeństwo zarówno dla innych uczestników ruchu, jak i samych siebie. W piątek w godzinach od godziny 6 do godziny 22 była prowadzona akcja Prędkość na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój. Akcja miała na celu
wyeliminowanie tak zwanych piratów drogowych oraz przypomnienie wszystkim kierującym o obowiązujących ograniczeniach prędkości. W trakcie trwania akcji ujawniono 49 wykroczeń dotyczących przekroczeń dozwolonej prędkości. Podczas akcji udało się także zatrzymać kierowcę, który dobitnie złamał przepisy ruchu drogowego i przekroczył dozwoloną prędkość ponad dwukrotnie. Również w tym czasie ujawniono kierującego, który na ulicy Libowiec poruszał się z prędkością 104 km na godzinę, za co został ukarany mandatem karnym w wysokości 1500 zł i 13 punktów karnych. Ponadto zostało mu zatrzymane prawo jazdy na okres 3 miesięcy. Warto pamiętać, że przekraczając prędkość zagrażamy bezpieczeństwu wszystkich współpodróżnych. Przypominamy wszystkim kierującym, że nadmierna prędkość to główny czynnik najpoważniejszych zdarzeń drogowych występujących na terenie naszego kraju. Do niemałych zmian doszło w Szpitalu Wojewódzkim nr 3 w Rybniku. Dzięki zaangażowaniu pracowników oddziału chirurgii dziecięcej oddział stał się bardziej przyjazny dla małych pacjentów. Oddział chirurgii dziecięcej znajduje się obecnie na 8 piętrze szpitala, gdzie wcześniej funkcjonował oddział otolaryngologiczny i to właśnie ten oddział kilka lat temu został wyremontowany ze środków finansowanych przez Fundację Polsat. Teraz znajduje się tam chirurgia dziecięca. Mamy teraz zmienione warunki socjalne, ponieważ przenieśliśmy się jakiś czas temu na oddział, który pierwotnie był oddziałem laryngologii dziecięcej, wyremontowany przez Fundację Polsatu. Z racji tego, że oddział przestał funkcjonować w szpitalu i pomieszczenia zostały do dyspozycji innej działalności leczniczej związanej z opieką nad dziećmi, decyzja dyrekcji szpitalnej była taka, że przenosi się tu oddział chirurgii dziecięcej, który był na tym samym piętrze, tylko na skrzydle obok. Teraz mieliśmy krótki okres przerwy, ponieważ był remont instalacji wodnych i kanalizacyjnych. Po tym remoncie dokonaliśmy drobnych prac takich remontowych, malarskich, upiększenia oddziału. No i w tym warunku też optyczne warunki dla pacjentów się poprawiły. I to właśnie pracownicy oddziału chirurgii dziecięcej postanowili odświeżyć wyremontowany kilka lat temu oddział otolaryngologii, który zamienił się w oddział chirurgii dziecięcej. My to jesteśmy w tej chwili półtorej, prawie dwa tygodnie po przeniesieniu się z tymczasowej lokalizacji, a prace remontowe to wykonali pracownicy szpitala, pielęgniarki z naszego oddziału, prace upiększające, malarskie, a materiały zostały nam darowane przez jeden z dużych marketów sieciowych z terenu Rybnika. W tej części regionu województwa śląskiego szpital wojewódzki nr 3 znajdujący się w Rybniku zapewnia możliwość leczenia pacjentom z pobliskich miast. My obsługujemy dosyć duży rejon, bo to jest cały ten region południowo-zachodni regionu śląskiego. Średnio mamy od 10 do 12 pacjentów, nominalnie jest 20 łóżek w oddziale, a obsługujemy aglomerację, w której jest 1,5 miliona populacji. Z tego około 300 do 400 tysięcy to są dzieci, które mogą być potencjalnie naszymi pacjentami. Samorząd Sosnowca podpisał umowę o opracowanie dokumentacji projektowej Kazimierz od Nowa. Projekt zakłada rekultywację terenów po kopalni węgla kamiennego Kazimierz Juliusz, na której znajdzie się w przyszłości m.in. przedszkole czy restauracja. Projekt dokumentacji opiera się na gruntownej transformacji, zagospodarowaniu terenu i budynków po byłej kopalni Kazimierz Juliusz. Budynki czeka gruntowny remont, w tym m.in. wymiana wszystkich instalacji, docieplenie czy termomodernizacja całego obiektu. Na terenie byłej kopalni znajduje się także szyb, który planowo ma być przestrzenią tarasu widokowego. Rewitalizacja obejmuje tak naprawdę budynek główny, czyli tutaj budynek tak zwany BHP, oczywiście wieżę wyciągową. Oprócz tego jeszcze mamy budynek stacji ratownictwa medycznego, budynek maszyny wyciągowej i jeszcze jest jeden budynek, który jest również wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Natomiast jest on połączony jeszcze z innym budynkiem już nienależącym do gminy. Także w sumie obejmuje 5 budynków. Dokumentacja będzie gotowa za rok, jednak miasto nie zna końcowej daty ukończenia rekultywacji. Szacunkowe koszty odnowy miasto poda dopiero po spisaniu dokumentacji. Budynek, no jak sami widzimy, nie jest w najlepszej teraz kondycji, ale mamy nadzieję, że w ramach współpracy z Urzędem Miasta, ze spółką, będziemy mogli przywrócić mu dawną świetność, będziemy mogli wyeksponować elementy charakterystyczne dla architektury poprzemysłowej i stworzyć nową przestrzeń do funkcjonowania, do życia, do rozwoju biznesu, do funkcjonowania dla mieszkańców dzielnicy. Jak Państwo się przejdziecie po obiekcie, to na pewno każdy z Państwa zwrócił uwagę,
uwagę na ciekawe, charakterystyczne elementy, które będziemy starać się wyeksponować i zachować, bo tak jak podkreśliłam, budynek jest ciekawym, interesującym przykładem architektury poprzemysłowej. My znajdujemy się tylko i wyłącznie w jednej części, ale jak przejdziemy się po terenie, tam są jeszcze inne elementy, które łącznie po modernizacji stworzą spójną całość i będą tworzyły interesujący kompleks i nową przestrzeń, nową wartość, nowe otwarcie jakby dla tej części miasta i mamy nadzieję, że projekt będzie na tyle atrakcyjny, że będzie również stwarzał możliwości do kształtowania się nowych przestrzeni wokół zrewitalizowanej kopalni. Mimo że wakacje zbliżają się powoli do końca, mieszkańcy Włodzisławia Śląskiego mogą teraz spędzić ostatnie ciepłe chwile nad nowo wyremontowanym ośrodkiem Balaton. Ośrodek rekreacyjny Balaton od dawna był domem miasta, jednak po remoncie ściągnął nad wody jeszcze więcej plażowiczów niż dotychczas. Podczas wtorkowego otwarcia nad kąpielisko zawitały tłumy, pragnące ochłodzić się w czasie ostatnich upałów. W dniu otwarcia plaża była wypełniona po brzegi, jednak nic tym dziwnego, skoro modernizacja odmieniła to miejsce nie do poznania. Pojawiło się mnóstwo udogodnień, takie jak parking, prysznice i szatnie, ale także plac zabaw, boisko czy molo, po którym można przespacerować się, podziwiając uroki kąpieliska. Powstała także strefa gastronomiczna z miejscem na food trucki oraz scena na przyszłe wydarzenia artystyczne. Rewitalizacja trwała niecały rok i kosztowała ponad 12 milionów złotych dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład. Ośrodek będzie rozwijany na bieżąco, mając już w planach atrakcje na zimę. Jak zapewniają mieszkańcy, Balaton warto odwiedzić oraz wykorzystać ostatnie dni tego lata. Bardzo ładnie zrobili. Muszę tu z rodzicami jeszcze przyjechać. No, ale to jest bez porównania teraz, co zrobili. Fajnie zrobili. Fajnie, bo kiedyś to było taki bałagan. Nic ciekawego nie było, nie? Ale teraz jest fajnie. Pogoda dopisuje, także jesteśmy zadowoleni. Teraz jest dużo lepiej. Wcześniej było gorzej, bo nie było tylko molo i nie było tamtych rzeczy. Jest tu teraz dużo lepiej i też szkoda, że tylko w zimę nie zrobili, bo teraz jak pod koniec wakacji to zrobili, to trochę niefajnie, bo już końcówka i rzadko teraz ludzie będą przychodzić, ale teraz jest dużo fajniej. To jest fajnie wyremontowane, w porównaniu z tym co było jest bardzo fajnie. Miejsca parkingowe są, można autem dojechać, miejsca na rowery są widać zrobione, fajnie jest, dość tak zorganizowane. Jesteśmy tutaj po remoncie pierwszy raz. Ja tu byłem wcześniej, ale to nie wyglądało tak jak teraz. Dobra inwestycja, warto inwestować. Ludzie na pewno, jak będzie pogoda, będą na pewno chodzić. W Rudzie Śląskiej powstała Fundacja Kociniec, której celem jest opieka, leczenie i znajdowanie kochających domów dla bezdomnych kociaków. Pani Joanna Fundację Kociniec założyła 14 marca 2023 roku. Pomysłem do rozpoczęcia inicjatywy było zaobserwowanie przez nią rosnącego problemu w postaci porzuconych kotów. Celem fundacji jest zapewnienie kotom opieki, kastracji i leczenia. Ten pomysł praktycznie wyłonił się z cierpienia, jakie obserwowałam wobec bezdomnych kotów. Zaczęłam praktycznie na zakładzie pracy obserwować, że jest tyle kotów porzuconych, dzikich, okaleczonych. No i tak po prostu zaczęłam wyłapywać je do sterylizacji i się nimi zajmować, opiekować. Byłam domem tymczasowym dla nich. Później jak już były wyleczone, to wydawałam je do adopcji. No i zachęcałam inne osoby, które też były takimi wolontariuszami i też były domami tymczasowymi. Obecnie w Kocińcu przebywa aż 60 kotów. Są to zarówno te starsze i schorowane, jak i malutkie kociaki. Na początku było tak, że się natknęłam na jednego, drugiego, piątego i jakoś zawsze znajdowałam koty, które były okaleczone, niepotrzebne. Ktoś mi powiedział, że tam jest kot, zobaczcie tego kota, bo tam jakiś leży, więc tak się nie wiedziałam, że nie mogę zostawić tego kota. Niektórzy tylko obserwowali, przeszli, natomiast właśnie nie miałam takiej jeszcze wtedy wiedzy, ale czułam to, że nie mogę tego kota zostawić, zawiozłam go do lecznicy i tam mi już jak gdyby nauczyli mnie lekarze, co się robi w takich momentach. Na zakończenie serwisu zapraszam na wiadomości z kraju oraz ze świata. Prezydent Andrzej Duda podpisał dzisiaj nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych. Nowe prawo sprawi, że z tego typu świadczenia będzie mogła skorzystać szersza grupa przyszłych emerytów. Dodano także zapisy obejmujące osoby przynależące do związków zawodowych.
IMGW wydał kolejne ostrzeżenia meteorologiczne. Zagrożeniem cały czas ma być niebezpiecznie wysoka temperatura, a także burze z gradem. Fala upału w Polsce trwa, a wczoraj padł rekord temperatury w Ostrołęce. Termometry wskazały ponad 35 stopnia Celsjusza. Podobnie zresztą ma być w czwartek. Tego dnia nie zabraknie zarówno wysokich temperatur, jak i przelotnych opadów deszczu czy też burz. Grupa około 50 osób napadła na jeden ze sklepów w centrum handlowym Westfield Topanga Mall w Los Angeles. Policja informuje, że łupem przestępców padły m.in. luksusowe torebki ubrania, czyli rzeczy, które łatwo później sprzedać na czarnym rynku. Straty oszacowano na $300,000. Metodę, którą użyli złodzieje, policja nazywa flash mob, czyli sztuczny tłum. W jej ramach złodzieje pojawiają się w sklepie w dużej grupie, która robi zamieszanie, kradnie towar i równie szybko znika. Policja na razie nikogo nie zatrzymała. Trzymała w tej sprawie, funkcjonariusze nie mają nawet podejrzanych. W dzisiejszym raporcie to już wszystkie informacje, a już za chwilę na naszej antenie dwa premierowe odcinki programu Gość Dnia, w którym gośćmi będą wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński oraz Kamil Wnuk z Polski 2050 Szymona Hołowni. Serdecznie zapraszam do oglądania, a za dziś bardzo dziękuję i do zobaczenia.